ponieważ będę ten multimetr używał w samochodzie, więc akumulator mniej więcej 10V. Najpierw pomiar referencyjny jest 10V i 56 setnych. Szybko, sprawnie 10,56. No, tutaj zdecydowanie wymaga uwagi ten multimetr. Powinno być 10,56. Ale tak mówię. Prawdopodobnie nowy by działał o wiele lepiej, po prostu to jest kwestia wieku. Sprawdzałem go kilka lat temu i działał doskonale. O, 10,56 to jest 10,60. Tak, tyle co do dokładności.